Cześć! Dla wszystkich posiadaczy kamer National M7 lub Panasonic chciałbym Was przestrzec o tym, że te kamery potrafią, nawet jak działają, to potrafią zniszczyć się. Zobaczcie, tu został wylutowany taki kondensator. On jest cały mokry. Kamera była sprawna, wszystko działało bez zarzutu, ale profilaktycznie stwierdziłem, że go wylutuję. I tutaj na płycie głównej już jest elektrolit wylany. I tutaj też jest jeden kondensator do wymiany. Ten jest trochę trudniejszy. Dlatego, jeśli jesteście posiadaczami takich kamer i macie jakieś zdolności manualne i sprzęt do lutowania, to proponował, żebyście to wymienili, bo uszkodzi Wam płytę główną. A jeśli nie macie takiego sprzętu, to i, i jakby nie znacie się też na, na jakby na takich. Na prawach, to oddajcie do serwisu, bo szkoda by było, aby te kamery szły na śmietnik. Dzięki, cześć.